W tym roku stajnia niespodzianka to 58 koni, z czego 29 foldlutów, 29 arabów. Jest dosyć duża grupa starych koni, bo jest ich 4. To jest dużo jak na konie stare. Wśród nich są dwa konie pozagrupowe. Ogier Trypolis i Ogier Davbit. Pierwszy z nich po bardzo ciężkim ubiegłorocznym sezonie był to koń, który miał najwięcej wyścigów w trakcie ubiegłego sezonu pozagrupowych. Nieco odczuwa ten sezon i wydaje mi się, że koń ten być może na wiosnę nie będzie odnosił takich sukcesów jak w ubiegłym roku. Dopiero w sezonie późniejszym, czyli czerwiec, lipiec. Drugi koń, Davbit, koń po przebytej kontuzji na jesieniu ubiegłego roku, był w stadninie, gdzie był leczony bardzo nowoczesną metodą. Wrócił w marcu. Była to dosyć poważna kontuzja ścięgna. Jest duże ryzyko na odnowienie tego, jednakże na razie pracuje drugi miesiąc i też jest wszystko w porządku. Myślę, że wyjdzie w końcu maja lub na początku czerwca, jeżeli zdrowie mu na to pozwoli. Poza tym jest grupa koni trzyletnich. Jest 10 koni. Godne uwagi są dwa konie na razie. Jest to klacz Andaluzja, która jest w kategorii A i myślę, że ma szansę rywalizować wśród najlepszych koni. A wśród klaczy na pewno będzie się liczyła. Mam co do niej plany bardzo ambitne, ale co z tego wyniknie, to dopiero się okaże. Wyjdzie prawdopodobnie do startu dopiero w nagrodzie wiosennej. Drugim koniem jest Ogier Simon. Zagadka, bardzo dobrze zapowiadający się w wieku 2 lat. Po drugim starcie doznał kontuzji. Miał dosyć poważną operację trzeszczki pęcinowej i wymaga to dłuższej kuracji. Jednakże wznowił trening teraz od miesiąca kwietnia. Jest dosyć duża też stawka Arabów. Wśród nich 10 starych Arabów, czyli 4-letnich i starszych. Oraz 19 młodych. Na szczególną uwagę zasługuje Ogier Ferrari, który jest jednym z najstarszych koni na torze. W tym roku już będzie biegał 4. sezon. Jednak co roku wygrywa jakiś znaczący wyścig i myślę, że w tym roku też, podobnie jak w poprzednich, jakąś rolę odegra wśród najlepszych koni. Z koni 4-letnich myślę o Gierze Warszyk, że będzie to koń, który być może będzie uczestniczył w gonitwach pozagrupowych, być może będzie biegał w derbach, ponieważ mam poza nimi dużą stawkę koni niemieckich, a jak wiadomo, dla tych koni część nagród jest zamknięta, więc muszę liczyć bardziej na konie hodowli krajowej. Wśród koni młodych mam dużą też stawkę koni niemieckich, po bardzo dobrym ogierze Santos. Jest 8 koni po tym ogierze. Są to konie minimum średnie zawsze i myślę, że wśród tych 8 koni minimum 2-3 konie będą końmi, które też będą się liczyły poza grupą.